Hej kochani, dzisiaj chciałabym, ponieważ na grupie facebookowej stworzonej przez Joannę Rybę i za jej pozwoleniem, bo chyba nigdy nie pozwoliłabym sobie na to, żeby nie pytając o zgodę umieszczać coś na czyjejś grupie, a więc za Joannę, dziękuję Ci Anno, już z góry Ci bardzo dziękuję za pozwolenie, więc za zgodą Joanny umieściłam na grupie ScrapTube, czyli skrapowe filmiki, jakby odezwę do osób i pomyślałam sobie od razu, że to co zrobię, to będzie właśnie, to będzie najbardziej odpowiednie miejsce dla tego typu akcji. Chodzi o akcję Wylosuj Anioła, zostań aniołem stróżem dziecka z oddziału onkologicznego i wszyscy jesteśmy dorośli i wiemy, z czym to się wiąże, jeżeli chodzi o onkologię i dzieci chore onkologicznie, czyli okołorakowo i wiemy, z czym to się wiąże i to są małe dzieci. I teraz o co chodzi w tej akcji? W tej akcji chodzi o to, żeby stworzyć kartkę z życzeniami powrotu do zdrowia, słowami pocieszenia właśnie dla tych dzieci. I dlatego sobie pomyślałam, że to będzie najbardziej odpowiednie miejsce do tego, żeby taką akcję jakby zwielokrotnić. Ja ze swojej strony bardzo kładę nacisk na to, żeby w mojej wsi powstawały różne tego typu akcje i chciałabym, żeby to... Staram się docierać do bardzo szerokiego grona ludzi. Więc angażuję często i księdza naszego i ludzi, którzy wiem, do których zadzwonię i wiem, że oni zadziałają i stworzymy razem jakąś akcję. Staram się robić to lokalnie, żeby nasza lokalna jakby społeczność działała. Od 2 lat prowadzę warsztaty rękodzieła w mojej wsi. Dla dzieci to są darmowe warsztaty, stworzyłam je, powiedzmy sobie szczerze, z moich własnych przydasi i bardzo długo nawet było finansowane z mojej własnej kieszeni to, co udało mi się sprzedać. Zanim dzieci nauczyły się cokolwiek tworzyć, to wszystko praktycznie szło na warsztaty. Warsztaty powstały właśnie dlatego, że w pewnym momencie swojego życia bardzo ciężko zachorowałam. Jestem osobą chorą po dziś dzień, leczącą się i, że tak powiem, każdego dnia walczącą o to, żeby żyć normalnie. Że tak powiem, mogę sobie jedynie... Ja sobie nie muszę wyobrażać, jak te dzieci się czują. Wiem, jak jest żyć, że tak powiem, w zamkniętym pomieszczeniu przez ileś tam miesięcy. Ja miałam tę, nie wiem czy przyjemność, czy nieprzyjemność, ale przebywać na oddziale zamkniętym przez 2 miesiące, gdzie powiem wam szczerze, że po takich 2 miesiącach człowiek nawet zapomina, jak chodzić po schodach. Człowiek zapomina, jak wyglądają drzewa. Takie naprawdę, to jest tak niesamowite uczucie. Pamiętam taki moment, kiedy przewozili mnie z jednej akademii medycznej do drugiej. To nie umiałam wejść do karetki. Nie umiałam podnieść nogi, nie umiałam wejść do tej karetki. Nie byłam osobą jakąś fizycznie upośledzoną. Po prostu pewne czynności jakby zanikają. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy do momentu, kiedy się pochorowałam zrozumiałam, że takie coś istnieje. Jeszcze jedna rzecz, o której zanim zacznę mówić o akcji, jeszcze chciałam powiedzieć. Wtedy należałam do grupy osób, które brały jakby czynny udział w życiu forum. To forum dotyczyło osób, które rzuciły palenie. Ja na tamten czas już dość długo nie paliłam. Papierosach, mówimy o papierosach. Dosyć długo nie paliłam już papierosów, ale do nadal podtrzymywałam na duchu wiele osób i wiele osób mnie zna właśnie z tego forum. Na tamten czas znałam, utrzymywaliśmy kontakt z wieloma osobami. Ja tych osób nigdy fizycznie nie widziałam i musicie wiedzieć, że zdarzyła się tak piękna rzecz, że ja
na drugi dzień mojego pobytu w szpitalu, kiedy znalazłam się w szpitalu, już było wiadomo, że ja w tym szpitalu nie poleżę dzień czy dwa, przyjechała do mnie jedna z takich najważniejszych dla mnie wtedy osób z tego forum. Miałam okazję ją wtedy poznać. Małgorzato, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I nawet nie macie pojęcia, jak piękny łańcuszek ludzi utworzył się wtedy, żeby mi jakby to życie tam w szpitalu uprzyjemnić. Uprzyjemnić, usprawnić, przywożono mi jedzenie, środki czystości, coś co potrzebuję, byłam bardzo daleko od domu i nie zawsze ktoś mógł u mnie być, więc zaangażowały się osoby, które mieszkają bardzo blisko mnie, albo osoby, dzieci, zięciowie nawet. Hanko, pozdrawiam cię serdecznie, Frodziu moja miła, też cię pozdrawiam. Ojeju. Znacie mnie, ja tkliwa baba jestem. Ale do rzeczy, moi drodzy. Udostępniłam taką akcję na naszej grupie. Oj, uspokoję się, to jedziemy z tym koksem. Bo jestem w stanie zrozumieć te dzieci, zrozumieć tych rodziców. Sama mam małe dzieci. No, małe dziecko jedno i dorastających dwoje. Dla własnych dzieci jako matka wiadomo, że zrobiłabym wszystko. Na ten czas akcja dotyczy zrobienia prostej kartki z życzeniami zdrowia, pocieszenia. Te kartki, ja udostępnię to jeszcze na swoim własnym prywatnym profilu, na swoim fanpage'u Magic Place, zapraszam serdecznie. Może nie dzieją się tam aż takie bardzo górnolotne, magiczne rzeczy, ale to co potrafię rękami stworzyć, tam pokazuję. Jestem bardzo skromną osobą, więc ja bardzo was wszystkich proszę. To, co umiemy robić najlepiej, czyli kartki, albumiki wszelkiego rodzaju, możemy... Myślę, że nawet w formie kartki takie mini albumy posyłać. To nas naprawdę niewiele kosztuje pracy. Mamy już wprawę, moglibyśmy poświęcić chwilę. Ja na ten czas chciałabym zrobić kartkę i tę kartkę wysłać tam w udostępnionym linku. Jest... widzicie, zasmarkałam się przy was. W udostępnionym linku jest adres. Są wszystkie możliwe dane. To nie jest jakiś skomplikowany proces kupić znaczek, wydać te 2 złote na znaczek. Naprawdę, moi drodzy, to jest tak niewiele, a my to umiemy robić. Więc ja dzisiaj poszłam, chciałabym, żeby zaoszczędzić trochę czasu, chciałabym iść na... Mogłam robić w trakcie. Zaoszczędzić czasu i będę wam tu trochę opowiadać jeszcze o sobie, ale będę robić w międzyczasie kartkę. Ja poszłam na łatwiznę troszeczkę, bo mam dostęp do tych takich wydzieranek z sieci sklepów Action. Wczoraj dostałam happy maila od Anny Zielińskiej z Niemiec. Jestem ci, Aniu, bardzo wdzięczna. Ja w szale. Ktoś, kto mnie zna, to wie, że ja w szale tej wielkiej radości. To ja później zapominam o wszystkim. Czy choćby nawet nagrać tego happy maila, żeby po prostu było wiadomo, że takie w takich akcjach też biorę udział. Ja bardzo chętnie się dzielę, obdarowuję bardzo chętnie. Ja w ogóle mam tak, że zwracam uwagę na ludzi. Ja patrzę na ludzi. Ostatnio miałam okazję robić wieniec dożynkowy dla mojej wsi, bo była, że tak powiem, parafialnie byliśmy już wyznaczeni, że to nasza kolej. Ja nie jestem jakoś tak nazbyt wierząca. Wierzę w Boga, ale na swój sposób, wierząc, że On jest wszędzie, nie muszę być w kościele i brać udziału czasem w farsach. Ale miałam okazję robić dożynkowy wieniec i powiem wam szczerze, że słowa zadowolenia były niewielkie, ale jeden telefon od osoby, którą bardzo szanuję i mieszkającej tutaj w mojej wsi, zadzwoniła i takie pokrzepiające słowa.
Musicie wiedzieć, że jestem z miasta, mieszkałam ponad 30 lat w mieście i przeprowadziłam się na wieś. Po tych ponad 30 latach jestem tutaj obca i nikt mnie praktycznie, że tak powiem, nie zna i to powinno budować osoby, które bo często teraz jest tak, że się sprowadzają z miasta na wieś i usprawiedliwiają się, albo oni są z miasta, oni tu przyjechali, oni niekoniecznie znają teren, znają ludzi. Ja też tu nikogo nie znam. Ja oprócz tego, że mam dzieci w szkole i w przedszkolu, musicie wiedzieć, mieszkam tu 12 lat. I musicie wiedzieć, że ja tu ludzi naprawdę nie znam. Ja znam dzieci. Ja znam dzieci z mojej wsi, tam osoby, które jakby może nie tyle, że powinnam znać, ale znam z racji tego, że działalność warsztatów moich. Ja będę opowiadać i robić. Przy okazji sobie po prostu zaobserwujecie. Z racji tego, że prowadzę warsztaty, no to muszę znać osoby, które na przykład palą. Mamy taki przepiękny obiekt sportowy, wybudowany dzięki naszej gminie, przebudowany stary przedszkole dzięki gminie i dzięki dotacjom unijnym. Jakoś tak im warsztaty znalazły swoje miejsce tam. Także znam naprawdę. Ludzie tutaj mnie znają, ale ja nie znam ich. Także jestem jakby wiecznie na świeczniku, bo ja wiecznie coś wymyślam, jak nie jakieś pikniki, to ogniska, jak nie ogniska, to jakieś kino pod chmurką i zawsze coś wymyślę i coś jest zrobione, zorganizowane. Staram się współpracować z ośrodkami, że tak powiem, jak to się nazywa, Gminny Ośrodek Kultury. Trochę mi z nimi tam nie po drodze jest, bo wiadomo, to jest instytucja państwowa, ich ogranicza jakby. No, oni ich ograniczają jakieś tam przepisy, zasady i tak dalej, finanse. Mnie nie ogranicza nic, jestem społecznikiem, więc mogę jakby więcej i chyba cieszy mnie to, że mogę więcej. Bo często gęsto jest, moi drodzy, tak, że zakładając takie społeczne warsztaty dla dzieci, zawsze mówią, idź do gminy, zgłoś się do gminy, niech gmina ci zrefunduje, zapłaci i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie, bo ich ograniczają przepisy. A ja nauczyłam moje dzieci na warsztatach trochę dekupażu. Robiliśmy trochę rzeczy, bombki na święta, czy jajka na Wielkanoc. I mieszkańcy tutaj się nauczyli się, że jakby zamawiają u nas produkty. My je sprzedajemy po cenach przystępnych, tak żeby móc się utrzymać na tych warsztatach. I po co te warsztaty stworzyłam? Tak jak już wcześniej wspomniałam, się pochorowałam i, że tak powiem, przestałam być mobilna, więc zostałam uwięziona na tej mojej wsi słodkiej. I niestety, ale jakiś tuszyk by nam się przydał. I niestety, ja najbardziej lubię fotovintage. Tak leciutko sobie to przejdziemy. Moja zużyta gąbka gdzieś tu była, jest. O. Zdałam sobie sprawę z tego, że moje dzieci jakby. No, przeze mnie będą uwięzione tutaj. Nie mogę dojechać do gminy, bo nie można mi nawet rowerem jeździć. I mówię, kurczę, moje dzieci będą pozbawione wielu, wielu takich rozwijających sytuacji, więc stwierdziłam, że muszę ja im to dostarczyć, jakoś to zorganizować i zrobić. I żebyście nie myśleli, że ja jestem jakaś mega uzdolniona, bo tak tutaj o mnie niektórzy myślą, że jestem uzdolniona, że kto jak nie ja, że ja to na pewno muszę, że ja to umiem, że ja to zrobię i tak dalej, i tak dalej. To jest, powiem wam szczerze, że to, co dzisiaj potrafię, cokolwiek tam zrobić, uklecić, to są lata nauki. Ja jakby wyuczyłam się, ale to jest to ładne, jakby wyuczyłam się tego różnych dziedzin rękodzieła. Nie lubię jednej rzeczy, której nie umiem zrobić i nie umiem się do tego jakby, nie mam zacięcia, to jest szydełko. Nie umiem robić na szydełku. Możecie nie wierzyć, nie umiem.
Jakoś taką mam koleżankę Aneczkę. Ona przepięknie robi na szydełku i namawiała mnie, ja mówię, Aniu, rób co chcesz, ja nie potrafię. I faktycznie nie potrafię. Ale z kolei stworzyłam jakby warsztaty rękodzielnicze. Szyjemy koraliki dwa razy w miesiącu. W gminie dojeżdżam, gdzie tu mnie taka pani zabiera samochodem, bylem tylko prowadziła te warsztaty, żeby te koraliki szyć. Szyją dziewczyny z powodzeniem ogromnym. W międzyczasie powstał jeszcze tak zwany. Chciałam skupić rękodzielników z mojego terenu, tu gdzie mieszkam, z naszej gminy konkretnie. Stworzyłam stronę na Facebooku Babulin Handmade, bo są same. Miały być Babulin i Rodzynek, bo jednego pana mieliśmy, który jest bardziej może artystą niż rękodzielnikiem, ale mieliśmy go mieć w zanadrzu. Niestety chyba się wystraszył takiej ilości kobiet. I powiem wam, że może nie jesteśmy jakieś tam, nie wiem, nad podziw rozwinięte, ale chciałabym zrzeszyć rękodzielników z naszego terenu i żeby jakby nie zamierało kultywowanie takich prac, bo nie macie nawet pojęcia, jak pamiętam, szyliśmy takie na warsztatach, na podobraziach, takie baletnice przyklejaliśmy. Takie baletnice robiliśmy, zaraz wam przyniosę i wam pokażę. Czekajcie sekundę. Lecę, pokażę wam. Moją pierwszą próbną i ona taka nie jest, wiecie, piękna, najpiękniejsza na świecie, ale przyklejaliśmy do podobrazia, ja drukowałam te panienki, ładnie je wyklejaliśmy, wygruntowaliśmy, zalakierowaliśmy i szyliśmy im spódniczki takie tiulowe, patrzcie, kurczę, takie tiulowe spódniczki, czekajcie. I te baletnice szyło kilkadziesiąt osób i możecie nie wierzyć, ale dziewczyny z gimnazjum nie miały pojęcia, jak trzyma się igłę, nie mówiąc już o szyciu. A to nie było jakieś skomplikowane proce, bo to było zwykłą fastrygą. Ja mówię, matko, naprawdę nie potrafisz szyć? No nie. Ona nigdy nie miała igły, mając 14, 15 lat. Ona nie miała nigdy igły w rękach. I powiem wam, ja nie mam pretensji do rodziców, żeby ktoś tam sobie nie pomyślał, o, wymaga od rodziców. Nie, ja nie mam pretensji do rodziców, bo w takich czasach żyjemy. Tylko nie ma jakby wzbudzania ciekawości w tych dzieciach, że można sobie to samemu zrobić. Ileż ja tej pianki tu nakleję? Że można samemu sobie zrobić, że nie trzeba jechać do miasta, gdzie mam 15, ponad 15 kilometrów do najbliższego miasta, że nie trzeba jechać do miasta, żeby zrobić prezent koleżance, żeby nie musieć jechać i kupić tego, tylko zrobić z tego, co się w domu posiada. Często gęsto nawet pojęcia nie mają, że mają na przykład choćby głupich guzików dużo i zrobić z guzików jakąś bransoletkę. Ja tego uczyłam wszystkiego tu na warsztatach dzieci. Z powodzeniem, można powiedzieć. Dzieci sobie i trochę dekupażu łyknęły i wiecie co, i robiliśmy szaliki na dłoniach, zaplataliśmy to na dłoniach. Patrzcie. Będę teraz godzinę czasu ściągać, ale troszeczkę mi chyba rozum odjęło, bo mogłam to. Wiecie co, tylko te brzegowe odkleję, bo to na dobrą sprawę, żeby się tylko przykleiło, tamto, żeby dało dystans. O, tak gadam, gadam i widzicie, co się dzieje. Ale o czym ja tu mówiłam? O tym, że nasze dzieci są. Tak trochę upośledzone są i to bardzo nie wpajamy w nasze dzieci właściwie tego, że istnieje coś takiego jak rękodzieło, że można sobie samemu robić. Ja z powodzeniem mogę powiedzieć, że te dzieci warsztatowe potrafią nawet myśleć recyklingowo.
robiliśmy grupowo i z powodzeniem albumy według tutorialu Kasi Gruszy z rolek po papierze toaletowym. Cała wieś zbierała nam rolki, bo wtedy nas było bardzo dużo na warsztatach i potrzebowaliśmy dużo tych rolek i cała wieś zbierała nam rolki. Cała wieś przynosiła nam jakieś koraliki, wstążeczki, koronki. To było nie do uwierzenia, to była taka akcja, że to było nie do uwierzenia. Kasia, pozdrawiam cię tu serdecznie przy okazji, bo jakby z twojej, również z twojej inicjatywy nasza grupa rękodzielniczych dzieci zasiadła wspólnie do stołu i przez chyba 3 tygodnie robiliśmy, bo to 2 godziny tygodniowo się spotykamy. Przez 3 tygodnie ponad robiliśmy te albumy. Wyszły przepiękne albumy na moim profilu prywatnym niestety, ale są zdjęcia tych albumików. Jedne z ładniejszych takich naprawdę i to powiem wam szczerze, że to robiły i mamy, bo mamy też mam na warsztatach, to nie tylko, że same dzieci, ale mamy też. Z powodzeniem wyszło matko jedyna, chyba z 20 albumików wyszło wtedy na tych warsztatach. To jakoś tak naprawdę i to temat tak pyknął i tak siadł tym dzieciom, one były zachwycone. Zresztą ja mojej córce zrobiłam pierwszy album, mojej córce zrobiłam i ona jak pokazała to w szkole, to wszyscy po prostu o niej mieli, że coś takiego można zrobić i każdy chciał coś takiego posiadać. Opa. Cyk. I tą karteczkę chyba przykleję też na podwyższeniu. Też chyba dam na podwyższenie, ale wziąłem taśmę. Hej, taśmy klejące. Nie, chyba przykleję. Ach, mój Boże. I teraz tak, moi drodzy. Wrócę może na chwilę do założenia tej kartki, bo tak mówię i mówię i o sobie, i o tym, co ja. Szukam kleju. Kto widział mój klej? Ja mam taki bałagan tutaj na tym biurku. Kiedyś wam pokażę, ale póki co muszę dojrzeć też do tego. Jest klej? Pokaż się kleju. No, póki co powiem wam, o jest. Są jeszcze takie guziczki, ale chyba ich nie dam. Tak jest ładnie. Powiem wam, że macie możliwość, ochotę, czas, macie dzieci, te dzieci są, mówię tutaj o wiejskich regionach, nie bójcie się zakładać takie miejsca, ja bardzo chętnie pomogę, wskażę, gdzie iść, kogo prosić, jak prosić, ja uważam, że na każdym terenie ludzie są bardzo chętni do pomocy i pomogą, tylko my już zapomnieliśmy, że wystarczy powiedzieć proszę. Jesteśmy roszczeniowi, tutaj wieś obok, ksiądz z parafii chce otworzyć taką świetlicę dla dzieci, jest bardzo roszczeniowy, uważam, bo chciałby założyć taką świetlicę kosztem gminy, bo to się należy, bo dzieci, bo tamto. Ja odpisałam, bo to był artykuł w gazecie lokalnej i ja odpisałam, że jeżeli ksiądz robi szeroko zakrojone akcje dla dzieci z Ugandy, chcąc kupić im USG, bo nie mają i tak dalej, bądźmy szczerzy, taki ultrasonograf nie kosztuje 10 czy 20 tysięcy. I on, nie orientuję się, czy on te pieniądze zebrał. W każdym bądź razie ja napisałam, że nie wolno zachowywać się roszczeniowo. Jeżeli on dał radę zebrać na ultrasonograf i na przybory chyba szkolne dla tych dzieci w tej Ugandzie, w konkretnej tam wiosce i dał radę zebrać te pieniądze w naszym lokalnym społeczeństwie, to przepraszam ja bardzo, ale czy na nasze dzieci nie mógłby zebrać tych pieniędzy? To jest taka moja mała dygresja. Nie mamy nic do dzieci z Ugandy, ale ja zawsze mówię, patrzmy tu lokalnie, patrzmy tu na siebie najpierw załatwmy nasze lokalne małe sprawy, później załatwiajmy wielkie. Wracam do akcji. Ja swoją kartkę poszłam, że tak powiem, na łatwiznę i swoją kartkę stworzyłam. Wypiszę ją później i wyślę pod wskazany adres. Ja bardzo serdecznie was proszę. Potraficie, umiecie, robicie przepiękne rzeczy. Jest adres, znaczek, koperta. To wszyscy posiadamy, bo wiadomo, że posiadamy, bo robimy kartki, więc koperty są. Proszę was, kartkę z życzeniami dla dzieci onkologicznie
Ojeju, jaka tkliwa jestem dzisiaj. Chociaż tak możemy pomóc, tak możemy wspomóc i tak możemy pocieszyć. To chyba tyle, moi drodzy. Idę się popłakać bez wizji. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.